Dzień dobry, witam Państwa serdecznie geopolitycznie, oczywiście przy kawie, jeżeli Państwo pozwolicie, łyk kawy na początek, orzeźwia, smakuje. Drodzy Państwo, szczyt NATO w Waszyngtonie, a na nim Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych i oczywiście pan premier Donald Tusk, Pan Duda skompromitował się kompletnie, udzielając wywiadów, w których, jak dobitnie napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, opluwał rząd i zapowi zapowiadał, że będzie wetować ustawy, nawet ich nie czytając. To jest znamienne. Przypomnę też, że panu Dudzie zostało 391 dni tej prezydentury, a później Zrobi się niesympatycznie dla niego. Ja też zaapelowałem do pana premiera Tuska na Platformie X, kierując do niego takie słowa, aby jednak, to już powtarzałem to wielokrotnie, aby jednak prokuratura pod kuratelą pana profesora Bodnara, profesora uczelni, jeden komentujących zwrócił mi uwagę, że pan Bodnar nie jest profesorem. No, nie jest belwederskim profesorem, przyznaję, ale jest profesorem uczelni i przyjmuje się, że taki tytuł e, można zastosować wobec e, tak wykształconej i zacnej osoby. Także pan Prezes Bodna, który kontroluje prokuraturę, mógłby już polecić wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie Anżjadu, o czym już mówiłem, by zacząć przesłuchiwać świadków, e, by prowadzić e, analizy, zlecić badanie, Wielu aspektów biegłym zakresu prawa konstytucji, prawa konstytucjonalnego, konstytucyjnego, zawsze mi te słowa uciekają. No ale dobrze. Drodzy Państwo, premier podpisał umowę, porozumienie, umowę, jak niektórzy mówią, o współpracy z Ukrainą. Była to pewna formalność. Też Państwo pamiętacie, że ta umowa była wynikiem już wcześniej uzgodnionych warunków. Wcześniej podpisało ją 17 państw, nieznajmimy. Pojawiły się oczywiście stricte prorosyjskie, antyukraińskie, bo tutaj jest ta zależność. Komentarze również i na naszym kanale próbowano imputować obecnym tu widzom i widzom, że ta umowa to jest zdrada. Potem pojawiły się głosy, że Polska ma zestrzeliwać rakiety nad Ukrainą i podobne historie. Do tego odniósł się taką typową dla siebie swadą pan minister Sikorski, który odpowiedział, że były takie pomysły w kuluarach, rozmawiano o tym, ale nic z tych rzeczy, nikt nie będzie w tej chwili zestrzeliwać czegokolwiek nad ukraińskim niebem, szczególnie z terytorium Polski. Za to, drodzy państwo, szczyt NATO przyniósł bardzo dużo istotnych informacji. NATO warknęło na Rosji. Z tych wszystkich tego gąszczu informacji, który się pojawiał, komentatorzy tak zwanego mainstreamu wyciągają tylko te informacje, które mogłyby być jakimś tam clickbaitem, natomiast omijają istotne sprawy, chociażby te, że ma powstać centrum dowódcze w Niemczech dotyczące koordynacji współpracy z siłami zbrojnymi Ukrainy, że prawdopodobnie wprost już. Amerykanie wyrażą zgodę, bo o to ma poprosić w prywatnej rozmowie prezydent Ukrainy Wołody Weroniozaweński, by amerykańskie rakiety mogły być przekierowane na terytorium Rosji. <laughs> Przepraszam. Z kolei Keir Starmer, premier, nowy premier Wielkiej Brytanii, wypowiedział się już wprost, że Wielka Brytania udzieli, udziela zgody aby siły zbrojne Ukrainy, jednostki rakietowe mogły użyć brytyjskiego systemu rakietowego Storm Shadow do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej, czyli się celów militarnych. Tutaj Stermer zaznaczył, że te ataki muszą być zgodnie z prawem międzynarodowym, nie mogą być kierowany na cele cywilne. Zobaczymy, co zrobią Rosjanie. Tak Nie można wykluczyć, że będą umieszczać swoje jednostki rakietowe wśród domów mieszkalnych. Przypominam, że dla Rosjan ludzie się nie liczą. Podobnie na przykład jak dla terrorystów z Hamasu, którzy stosują taką samą metodę, czyli swoje wyrzutnie rakiet, rakiet bo takie, do, takie domowej produkcji ustawiają na przykład na dachach domów mieszkalnych. Na dachach szpitali czy na podwórkach pomiędzy domami mieszkalnymi, tak, by ewentualny atak rakietowy izraelski spowodował szkody wśród ludności cywilnej, ofiary, to może nie szkoda, a ofiary, złego słowa użyłem, by później móc płakać, że jak to Izrael taki jest okrutny i atakuje cywili, a potem nakręcać filmiki biegając z lalkami. Silikonowymi lalkami dzieci po zaaranżowanym szpitalu, a wszyscy to dookoła nagrywają. No, taka forma propagandy, niestety dosyć skuteczna. Gro opinii publicznej daje się na tę propagandę nabrać. Prawda, wczoraj też i pan minister Sikorski na Platformie X, bo to jest dobre miejsce do wymiany informacji, pozyskiwania informacji. Popełnił dwa wpisy, które ja Państwu zacytuję, a są bardzo ważne w kontekście, o czym dzisiaj mówimy. Pierwszy wpis, proszę Państwa, napisał Pan minister Sikorski te słowami: Uważam, że Putin już przegrał w tym sensie, że jego cele wojenne są nieosiągalne. Chciał mieć całą Ukrainę jako państwo wasalne, a nie sądzę, by mógł zająć Kijów. Prawdziwe negocjacje toczą się na polu walki. Ukraina wygrała bitwę na Morzu Czarnym, rosyjskie lotnictwo nie może swobodnie poruszać się nad Ukrainą, więc Rosja może mieć co najwyżej przewagę, a nie dominację. Panel dyskusyjny na temat europejskiego bezpieczeństwa na szczycie NATO, Public Summit w Waszyngtonie zakończył minister Sikorski. A następnie pojawił się kolejny jego wpis, bardzo ważny które oczywiście mainstreamowi umkną, bo wczoraj przecież najważniejszą sprawą jest kasa dla prywatnych mediów, które pasły się przy pisowskim korycie i w faktach po faktach, zamiast mówić o ważnych sprawach, to zaproszono chrabotę z węglarczykiem. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście, ja oglądałem i poczułem głęboki Toż Zresztą nie tylko z tego powodu to. Na koniec jeszcze wspomnę, bo o 14 wrócimy, do, wrócimy, będziemy nawiązywać do pewnego skandalicznego wydarzenia z wczoraj. E, pisze pan minister Sikorski tak. Nie dajmy się zwieść rosyjskiej propagandzie na temat tego, jak radzi sobie ich gospodarka. Mierzenie tego, co robi Rosja za pomocą PKB jest głupie. Kiedy produkuje się czołg, zamiast samochodu wysyła się go do walki. Owszem, zwiększa się poziom produkcji gospodarczej, ale także niszczy się wyprodukowane dobre. Wojny kończą się na różne sposoby. Pierwsza wojna światowa zakończyła się dla Niemiec w momencie, gdy zabrakło im zasobów. Myślę, że Putin jest na dobrej drodze. Reza, te, te, te dwa wpisy jakby nawiązują też do też i moich wcześniejszych wpisów o tym, że tak umowa z Ukrainą, jak i też reakcja państw NATO, a szczególnie tutaj kluczowym państwem, który uczestniczy w tym szczycie jest Polska, zdanie właśnie pana ministra Sikorskiego, pana premiera Tuska, e, ponieważ to my jesteśmy, można powiedzieć, tą e, pierwszą ścianą, tym murem pomiędzy e, państwem napastniczym a Unią Europejską e, i tutaj Polska będzie krajem wiodącym, ponieważ jeżeli Rosja zdecydowałaby się, czy razem z Białorusią, bądź zmuszając Łukaszenkę, to ja osobiście wątpię, że Łukaszenka by się na to zdobył, ale jeżeli faktycznie Rosja próbowałaby jakiegokolwiek ruchu militarnego w stosunku do Polski, czyli do NATO, to my będziemy musieli być do tego przygotowani. Ponieważ służby wywiadowcze przekazują szefom państw swoją wiedzę, a z niej wynika, jak z kolei wynika z tych kruwarowych rozmów, że NATO wzmacnia, Swoją pozycję w Europie, wzmacnia swoje siły. Produkcja została przestawiona na produkcję, można powiedzieć, wojenną, by powstrzymać Rosję, ale też i rozpoczęły się już rozmowy z Chińczykami, by ci wycofali się z już zawartych kontraktów z Rosją na dostawę podzespołów czy innych elementów, które służą do realizacji celów militarnych. Tutaj jest jasny komunikat i też dokument, który został podpisany zawiera takie zdanie. Została zawarta w tym punkcie deklaracja długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przeczytajmy to. Potwierdzamy naszą determinację we wspieraniu Ukrainy w budowaniu sił zdolnych do pokonania rosyjskiej agresji dziś i odstraszania w przyszłości. W tym celu zamierzamy zapewnić minimalne to jest ważne słowo minimalne podstawowe kolejne ważne słowo finansowanie w wysokości 40 miliardów euro w ciągu następnego roku oraz zapewnić Ukrainie trwały poziom pomocy w zakresie bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę. Potrzeby Ukrainy, nasze odpowiednie krajowe procedury budżetowe oraz dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa, które członkowie sojuszu zawarli z Ukrainą. Jak dodano, liderzy NATO ponownie ocenią wkład sojuszu na przyszłych szczytach, począwszy od NATO w Hadze w 2025 roku. Proszę Państwa, też pojawiła się informacja, że Polska ma dostarczać prąd na Ukrainę. Tacy pisowscy propagandyści udający niezależnych, szczególnie od energetyki jest kilku takich, którzy w mediach społecznościowych tam prężą muskuły, ich profile powstały za rządu PiS. Bardzo szybko rosły w ilości tak zwanych followersów, czyli obserwujących kiedyś analizowałem te profile. Odnoszę wrażenie, że jakby zakupiono tych subskrybentów, czy tam followersów, po to, by sprawić wrażenie, że są to poważni ludzie. No, no, w pewnym sensie są poważni, ponieważ zajmują się szerzeniem propagandy. Donald Tusk nawet jeszcze nie rozmawiał z Komisją Europejską na ten temat, jest to dopiero pomysł, który jest dyskutowany w kręgach naszych, wewnętrznych, rządowych. I nie wychodzi na razie na zewnątrz. Jest to pomysł, bo Ukrainie trzeba będzie pomóc. Krajem najbliższym, tak, sąsiadującym z Ukrainą jest Polska, jako członek Unii Europejskiej i NATO, więc też i naszym obowiązkiem jest Ukrainie pomóc. Bo, drodzy Państwo, Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli nie pomożemy Ukrainie powstrzymać tej agresji, a po tym szczycie NATO możemy mieć pewność, że Decyzje, które będą zapadać w najbliższej przyszłości dotyczące również przekazania Ukrainie bardzo solidnego, tak to nazwijmy, kolokwialnie solidnego uzbrojenia, bo tutaj to wszystko jest trzymane w tajemnicy, powinno Putina przerazić. O ile te informacje nie są przekazywane publicznie, to rosyjski wywiad bardzo mocno się stara, żeby się czegoś dowiedzieć. Tutaj działa bardzo dobrze dezinformacja ze strony służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, w zasadzie też natowskich, ponieważ Rosjanie nie do końca są pewni, co na Ukrainie się pojawi, ale wiedzą, że pojawi się coś, co ich przerazi. Drodzy Państwo, potencjał militarny NATO, państw NATO, szczególnie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, również Francji, jest naprawdę duży. Rosja nie jest w stanie się mierzyć z potęgą krajów NATO. Tak, Rosja jest wyczerpana gospodarczo, o czym wspomniał pan minister Sikorski. I oni już nie mają skąd wziąć. Chińczycy są na cenzurowanym. Chińczycy wolą robić biznesy z całym światem, niż dalej wspierać Rosję. Została Korea Północna, o tym mówiłem. Iran jest przerażony. Oczywiście te swoje tam drony może ich chcieć sprzedawać, ale przypominam, że Iran boi się Izraela, a ostatnie wydarzenia, jak Państwo wiecie, z helikopterem to był absolutny przypadek, i również przedstawiciele Mossadu stanowczo zaprzeczyli, by mieli cokolwiek wspólnego z wypadkiem prezydenta Iranu. No, że przyjąć takie stanowisko, prawda, no, skoro formalnie wywiad izraelski zaprzeczył to zaprzeczył. I po co drążyć? Prawda? Także, Szanowni Państwo, dzieje się. Bardzo dzieje się dużo. Publicyści pomijają istotne aspekty. Nikt tu nie będzie nikogo wciągać do wojny, jak twierdzą niektórzy, którym się wydaje, że jest inaczej niż jest. Być może i życiowe doświadczenie Zawodowe doświadczenie tutaj może przeszkadzać w ocenie sytuacji, dlatego że jest inaczej niż było 30 lat temu. Zmienił się układ sił świat jest zupełnie inny niż 30 lat temu. Żyjemy w globalnej wiosce. Kiedyś nie było internetu. I to niektórzy komentatorzy, nawet w stopniu pułkownika, powinni o tym wiedzieć, że. Wiele się zmieniło od czasu, kiedy oni byli czynni zawodowo. Tyle. No, trzeba się dostosowywać, trzeba się uczyć, trzeba analizować. No, analityki, no nie wiem, czy pan pułkownik się kiedyś uczył, może, ale też i sposoby analityki danych się zmieniają, bo i dane się zmieniają, i łączenie kropek dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało 30 lat temu. To tyle, drodzy państwo, to są dobre wiadomości. Polski nikt do wojny nie wciąga, my żadnej wojny nie chcemy. Natomiast i Polska, i Unia Europejska, i NATO nie pozwolą na to, by Rosja nie tylko pokonała Ukrainę i zajęła jej terytorium, ale skutecznie pomogą Ukrainie, aby tak się nie stało, a Rosja przegrała. I tym dobrym akcentem kończę na dzisiaj. Przepraszam, nie na dzisiaj, na teraz. Widzimy się o 14.00. Właśnie. Poruszę dosyć skandaliczny temat, co się wczoraj stało w Sejmie, w budynku Sejmu, gdzie Komisja Sejmowa do spraw. Tam, przepraszam, parlamentarna. Myślę, że się wyraziłem. Komisja parlamentarna do spraw walki z hejtem. Zaprosiła Krzysztofa Stanowskiego. Czy Państwo to sobie wyobrażacie? Ciężki mi było uwierzyć. Uważałem, że jest to fake, ale sam Stanowski, pan Stanowski się tym pochwalił. Yy, Będę do tego tematu o 14, bo też chciałem poznać Państwa zdanie. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.